Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie najnowszej myszki dla graczy firmy Thermaltec. Jest to Volos. Na przodzie opakowania widzimy samą myszkę i mamy też kilka informacji. Przede wszystkim taką, że ta myszka generalnie dedykowana jest grom Massive Multiplayer Online, czyli MMORPG lub też zwykłym RPGom. Po prostu grom, w którym jesteśmy w stanie wykorzystać wiele przycisków na myszce. Ta myszka ma ich aż 14. Sensor 8200 dpi, jest to Avago 9800. Aż 4 MB pamięci pokładowej w myszce i podświetlenie 16,8 miliona kolorów. Z boku standardowo logo TT eSports by Thermaltec, nazwa myszki oraz charakterystyczny znak firmowy. Z drugiej strony podobnie i z tyłu, moi drodzy, mamy taki obrazek przedstawiający konfigurację tej myszki poprzez dołączone oprogramowanie i to by było na tyle. Natomiast otworzymy sobie okienko i widzimy już samą myszkę przez ten plastik, jest naprawdę duża. Mamy też kilka takich podstawowych cech. Konfigurowane podświetlenie rolki, takiego kółeczka oraz znaku smoka. Przełącznik profili ze wskaźnikiem LED. 4 przyciski specjalne pod kciukiem. Przyciski 4 i 5 konfigurowalne. Wskaźnik LED dla poziomów DPI. Oraz przełącznik DPI w locie aż do 8200. Natomiast po bokach mamy specjalną gumę wysokiej jakości, która zapewnia dobry uchwyt. Od spodu sensor Avago 8200 dpi, także specjalny przycisk do blokowania makr i taka klapeczka, pod którą mamy obciążenia. Zobaczymy to sobie za chwilkę, już rozpakowuję kartonik. Moi drodzy, przewidywana cena tej myszki to około 250 zł, tak więc jak na myszkę z takim sensorem nie jest to wcale dużo. Już ją sobie wyjmujemy z opakowania. Ale zobaczcie, jak to u Thermaltec'a bywa. Producent rozpieszcza nas szczegółami. Mamy na przykład taką fajną zapisaną torbę, którą możemy po prostu wrzucić naszą myszkę i zabrać ją ze sobą w podróż. W środku jest nawet jeszcze taka kieszonka na akcesoria. I cóż my tu mamy w środku? Nie jedna, a dwie naklejki tym razem. Książeczka z informacjami gwarancyjnymi. No zobaczcie. Kartka od Thermaltec'a, możemy komuś ją wysłać. I także instrukcja. Opis przycisków. I jak już widzę, nie mamy tutaj, tak jak w większości sprzętów Thermaltec'a, płyty ze sterownikami, lecz należy te sterowniki sobie pobrać ze strony producenta i zainstalować na komputerze. Ok, instrukcja podstawowa. Ale moi drodzy, samo danie główne, myszka Volos. Z tego co widziałem, dostępna będzie w kilku kolorach, między innymi też w kolorze białym. Tutaj mamy taką podstawową czarną wersję. No i powiem Wam, że na pierwszy rzut oka, na pierwsze takie wzięcie do ręki robi na mnie niesamowite wrażenie. Jest ciężka, jest super dociążona i wydaje się być bardzo solidnie zrobiona. Materiał jest wysokiej jakości, zaraz ją sobie dokładnie obejrzymy, ale zobaczcie na kabelek. Jak to u Thermaltec'a? Kabel w oplocie, dość elastyczny, zwinięty takim paskiem na rzep, którym możemy sobie po prostu uporządkować nadmiar kabla. I zobaczcie, to co widzieliśmy w myszce Thermaltec Level 10M, taka zatyczka, która wygląda jak jakiś pendrive, ściągamy i mamy też podłatany wtyk USB. I zobaczcie samą myszkę, jest duża, jest wyprofilowana pod gracza praworęcznego, warstwa wierzchnia jest z miękkiego tworzywa, po bokach faktycznie mamy gumowane miejsca tu i tu. I mamy też ozdoby w postaci błyszczącego plastiku. Na szczęście ilość tego plastiku jest umiarkowana. Są to takie obwódki tutaj oraz po drugiej stronie. Zobaczcie, jak wiele przycisków ma ta myszka. Przycisk lewy i prawy. Bardzo cicho pracujące przy okazji. Rolka. Dwa przyciski do przełączania DPI. Przycisk zmiany profili. Po lewej stronie dwa przyciski boczne oraz cztery takie przyciski troszkę przypominające konsolowego pada, chodzące cicho.
Jak są dostępne pod kciukiem, to sobie przetestujemy już dokładnie do pełnej recenzji. Natomiast zobaczcie, z tej strony mamy jeszcze 3 przyciski. Powiem Wam, że dłoń na tej myszce leży bardzo komfortowo. Dostęp do przycisków jest niezły, ale zobaczymy, jak to będzie po wielu godzinach testów. Natomiast rzućmy jeszcze okiem na dół myszki. Mamy ślizgacze. Jeden taki duży tutaj i drugi u góry. Ślizgacze wydają się być bardzo wysokiej jakości. Widzimy też sensor Avago oraz przełącznik, o którym wspominałem wcześniej. Czytaliśmy o nim na kartoniku. Zobaczcie, jest tutaj coś jeszcze znane z myszki Teron, chociażby też Thermaltake, która była recenzowana u nas na portalu. Otwieramy i ukazują nam się ciężarki. Każdy z nich ma wagę 4,5 g. I to właśnie one tak fajnie dociążają tą mysz. Jeśli ktoś nie lubi dociążenia, może je sobie wyjąć. Zobaczcie, wyjmujemy zasobnik i mamy myszkę lżejszą. Ale powiem Wam, że nawet bez tych obciążeń ma słuszną wagę i jest bardzo fajnie dociążona. Tego opcja dociążenia w tym przypadku jest bardzo dużym plusem, ponieważ możemy dopasować sobie tak wagę myszki, jak lubimy, jak to nam odpowiada. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka i rozpakowanie na myszkę TT eSports by Thermaltake Volos. Na recenzję zapraszam Was za jakiś czas. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!